To jest Luni. Luni to jest Luni. I właśnie otrzymałeś dzienną dawkę Luni. Cześć, tu Ernest! Jak co każdą dużą aktualizację, na wyspie zachodzi kilka mniejszych i większych zmian, które niosą ze sobą ciekawe wątki fabularne. Do tego poznaliśmy kilka szczegółów na temat nowego eventu. Zacznijmy od tego ostatniego. Wczoraj wieczorem na mapie w różnych miejscach pojawiły się tajemnicze plakaty. Przedstawiają one jakiś okrąg nad wyspą Fortnite, planetę Saturn, nadającą jakiś sygnał i co najważniejsze, ikonkę muzyki. Spójrzmy na samą teksturę tego plakatu. Tutaj już lepiej widać, że okrąg znajduje się nad płatnymi piaskami. To właśnie tutaj powinien odbyć się najbliższy event. Co ciekawe, w plikach gry skrywa się tryb o nazwie kodowej Jerky. Powstał on na podstawie trybów, w których odbywały się jakieś eventy. Na przykład Star Wars. W tej nowej edycji tego trybu strefa zawsze pojawia się w tym miejscu. Dokładnie tak samo jak okrąg na plakacie. To nie wszystko. W plikach gry powiązanych z tym trybem znajduje się wzmianka o mini-wyspie, która prawdopodobnie będzie lewitować w tej strefie. I na tej latającej wyspie odbyłby się epicki koncert. Teraz uwaga, bo to chyba najlepsza część. Dzisiaj rano na niebie pojawiła się nowa gwiazda? Planeta? Która, kiedyś na nią patrzymy, nadaje sygnał w postaci muzyki. Ci, co dobrze znają Travisa Scotta, na pewno rozpoznali tą nutkę. Jest ona bardzo podobna do końcówki piosenki Highest in the Room Travisa Scotta. No, teraz ten wyciek na temat latającej wyspy i plakat pokazujący planetę nadającą sygnał w postaci muzyki mają sens. A więc... koncert potwierdzony. Tylko kiedy? Jeszcze nie znamy dokładnej daty, ale nie będziemy musieli czekać długo. A ta planeta na niebie powinna być z każdym dniem coraz bliżej. Ja obstawiam, że koncert będzie w piątek, sobotę, najpóźniej niedzielę. Czy będzie skin Travisa Scotta? Coś na pewno będzie, ale jeszcze nie mogę powiedzieć co. Tak samo jak to było z Marshmello. Można spodziewać się skina, emotki i może nawet zbieraka. I jeszcze może pakietu muzycznego? Ja nie mogę się doczekać. Kto z was też tak ma? Jak już poruszyłem temat skinów, to dodam, że udało nam się zdobyć malowanie za quizowanie. Otrzymamy je w najbliższy wtorek lub środę. I jeszcze jedna sprawa. Do sklepu wróciła emotka mikrofalówki Deadpoola. Z jakiegoś powodu podwyższono jej cenę z 300 V-dolców na 500 V-dolców. Spokojnie, to pomyłka. I każdy, kto kupił tą emotkę w tej cenie, otrzyma 200 V-dolców zwrotu. Tak samo z pakietem sprzętu X-Force. Jeśli kupiliście pakiet sprzętu X-Force za 2500 V-dolców, to otrzymacie zwrot 1500 V-dolców. A w temacie zmian na mapie, które zaszły już kilka dni temu, to pan Patyczak. Od kilku dobrych tygodni śledzimy spacer pana Patyczaka. Zrobił on kilka kroków dalej, a do tego znalazł złoty klucz francuski. Jestem ciekaw, skąd tutaj się wziął. To, że jest ze złota, to pewnie sprawka Midasa. Ale czy Midas używałby takiego klucza? To by lepiej pasowało do inżynierki, której zdjęcie Midas trzyma na swoim biurku. A obok tego zdjęcia leży klucz francuski. Kilka filmików temu zajrzeliśmy do podziemnej bazy misiów w Piszczącej Puszczy. Warto było tam zajrzeć, ponieważ gnomki przeprowadziły odbicie jednego z nich. Bez zaproszenia tutaj wpadli i zepsuli ich imprezę. Jeden z miśków został spłaszczony, a inny misiek próbuje się wykopać łyżką. Warte uwagi jest to, że te miśki można stąd uratować. To mini wyzwanie daje nam expa. A w karkołomnym kinie jest inna grupa ogromnych misiaków. Rozbili sobie oni tutaj grilla. Najlepsze jest to, że te miśki można podnosić, nimi rzucać. To oczywiście jest nam potrzebne do wyzwań. Ale tymi miśkami można też... chwilka... prezentuję wam misiowieże. Swoją drogą, to przez przypadek odkryłem to, że jeśli postawicie misia na misia i zabierzecie misia, który jest pod drugim misiem, to ten drugi miś zamarznie w powietrzu. W ten sposób można robić zepsutego Skybase'a. I z tego właśnie powodu zostały one wyłączone, a wyzwania z nimi zostały autouzupełnione. W zalewie zastoju za to zaszła bardzo ciekawa zmiana. Jeden z budynków tutaj został przyjęty przez firmę ubezpieczeniową No Sweat Insurance. Z tą firmą jest powiązana pewna historia. A aby sobie ją przypomnieć, musimy się cofnąć w czasie.
cofnąć, cofnąć, cofnąć. W rozdziale pierwszym na wyspie było miejsce o nazwie Wykrzywione Wieże. Los tak chciał, że tego miejsca kilka razy dotknęły się katastrofy. Raz uderzył tam meteor, następnie zawitała tam niszczycielska fioletowa kostka, a na deser trzęsienia ziemi. Co ciekawe, za każdym razem ofiarą katastrof był przede wszystkim ten oto jeden budynek. Było kilka prób odbudowy, zmieniano biznesy, aż w końcu postawiono ten budynek, No Sweat Insurance. W środku do znalezienia było mini muzeum, które prezentowało różne poprzednie, ogromne zagrożenia na wyspie. Pewnego dnia wybuchł wulkan. Na Wykrzywione spadł deszcz skał. Wieże zostały zrównane z ziemią. Oprócz tego budynku. Tak jest, po miesiącach trudów ten jeden jedyny budynek doczekał się szczęścia. A później czarna dziura wszystko zasała. Teraz No Sweat Insurance jest w zalewie zastoju. W ramach reklamy postawiono w różnych miejscach znaki z ich logo. Zaraz, zaraz, tuż przed wybuchem wulkanu, który zniszczył całe Wykrzywione Wieże, postawiono tam ten budynek. A dzisiaj i z każdym następnym dniem będziemy coraz bliżej wydarzenia Doomsday, podczas którego Midas użyje swojego narzędzia zagłady. To nie może być przypadek. Coś mi się wydaje, że No Sweat Insurance dobrze wie, co się szykuje. Spójrzmy na mapę. Znaki tej firmy pojawiły się w tych oto nazwanych miejscówkach. Według mnie te miejscówki albo jako jedyne zostaną zniszczone, albo jako jedyne przetrwają to, co nadchodzi. Kilka miesięcy temu w poprzednim sezonie wyszedł pewien skin farmera. Ten skin był na ekranie wczytywania z karnetu bojowego. Widać na nim, jak farmer odchodzi z płonącej farmy Furii, a na farmie Furii też jest ten znak. Jeden stoi tuż przy czerwonej szopie. No, pozostało nam chyba tylko czekać. Dalej. Pamiętacie ciężarówki? Przez kilka ostatnich tygodni obserwowaliśmy podróż ciężarówki z fotelami oraz ciężarówki z paletami. W środę doszło do ich spotkania, ale niestety nie było zbyt przyjemnie. Ciężarówki się zderzyły, a cały ładunek poszedł. Jestem ciekaw, kto to wszystko pozbiera. Na mapie skrywa się jeszcze jeden bardzo ciekawy sekret na rekinie. Mieliśmy już okazję to miejsce odwiedzić. Rekin został przeistoczony w więzienie. Rządzą teraz tutaj duchy, a walka teraz skupia się bardziej na boksach. A w jednej z cel żył sobie uciekinier. Co ciekawe, zostawił po sobie kalendarz. Wiemy, kiedy ma urodziny, kiedy zjadł sobie pizzę i którego dnia uciekł. Nie ma tu podanego dokładnego miesiąca, ale liczba dni podpowiada nam, że to może być marzec albo nadchodzący maj. Ale fakt, że na tym kalendarzu na pierwszego następnego miesiąca wypada środa, oznacza, że to byłby raczej tegoroczny marzec. I to tyle ze zmian na mapie, o których nie mówiłem w moim filmiku o aktualizacji. Na koniec dodam jeszcze ciekawostkę, że tak, Midas potrafi kontrolować swój złoty dotyk. Wspominam o tym, ponieważ kilka filmików temu poruszyliśmy dokładnie ten temat. No i mieliśmy rację. Poza tym dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że coś się zmieni na agencji, ale niestety na ten moment te zmiany albo są zaszyfrowane, albo niedokończone. Wiemy jedynie, że do agencji może wkroczyć mrok, ale no, na dzień dzisiejszy to są takie okruchy informacji. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.